Wszyscy musicie szybko uciekać. No dawaj, dawaj. Co się stało, że nie wygrałeś? No nie, no tak wyszło. No, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No miałem swoje momenty. I tyle. No Najman dzisiaj był w dobrej dyspozycji. Był twardy, nie chciał odpuścić, nie chciał paść. Myślałem, że prowadzę na punkty. Za mało dając siebie w tej pozycji dominującej w trzeciej rundzie, żeby to skończyć przed czasem. Bo myślałem, że wystarczy to, że dowiozę to do końca będąc na nim, nie? Za mało czasów zadawałem. Wystarczyło dojść do dosiadu i to skończyć. No trudno. Słyszałeś narożnik? No słyszałem narożnik, ale go nie słuchałem. No kurwa, brak doświadczenia albo kurde, moja oporność na wiedzę. W drugiej rundzie żeście stali ileś czasu i nie zadawaliście żadnych uderzeń. Ani ty, ani on nie podejmowaliście ryzyka. Ty myślałeś, że prowadzisz w tym momencie walkę jeszcze? No wtedy to bo, wiesz, to miałem problemy z tlenem i też mi tą nogę kurde odciął, bo mocno kopał, zaraz wygląda moja noga i ciężko mi było, nie, zaatakować. Dopiero w trzeciej rundzie mówię, dobra, kurde, stawiam wszystko na jedną kartę i tyle, nie, teraz albo nigdy. Dlaczego tak mało klinczu było na początku? Gdzieś nie próbowałeś po prostu tego inaczej przeprowadzić tej walki? Wykorzystać kolan? No za mało było tych kolan, wiesz, no obalił mnie, wstałem, potem go docisnąłem do siatki, no i tam za mało było tych kolan, też mi dobrze te kolana blokował, nie, próbowałem go przewrócić, no. Bo to też nie zagrało, no ale dobrze bił dzisiaj i tak w tej stójce przeważał, muszę przyznać, bo trafił mnie parę razy mocno, ale ja poczułem taką lampę. Gdzieś miałeś na moment takie zwątpienie, że za mocno, mocno bije? W pierwszej rundzie miałem zwątpienie, jak mnie trafił, obalił, mówię, ja pierniczę, nie? Będzie masakra, jak kurde przegram w kilkadziesiąt sekund, nie? To miałem takie myśli, ale jakoś cudem kurde wstałem z tego balenia. Widziałeś całą walkę? Tak, tak, tak. No jak, co pomyślałeś sobie? Nie, to ja o wnioski ciebie pytam. Co pomyślałeś sobie, jak ten początek nie był taki udany? Nie no, jak byłem w kryzysie, to ten, ale potem wróciłem, już myślałem, że przyjdzie ten moment, że go złamię. No nie mogłem go złamać teraz, nie? Bo parę razy dostał w lampę też mocno i nie chciał paść skubany, no. No dobra, a ta trzecia runda, bo zrobiłeś plażę częściowo, gdzieś tam oparłeś się i leżałeś i tak praktycznie nie za bardzo chyba te uderzenia mocne też były z góry. Raz go na wątrobę trafiłem, to poczuł fajnie, no to nie miałem siły, no. Czyli co, kondycja zawiodła? No to jest moja największa bolączka, i widzisz, no dużo pracowałem nad tym, cały czas jest problem z tym tlenem, nie? Była plaża, bo byłeś też częściowo na wakacjach zamiast trenować. Na wakacjach ja tam codziennie biegałem, pływałem w basenie, także już tam pracowałem nad tlenem. No. Marcin w tej formie jest do pokonania przez ciebie w rewanżu, bo mówi się o trzecim pojedynku. Wy żeście tutaj już, widzę, aranżowali. Walka była bliska i to była decyzja jednogłośna czy nie jednogłośna? Nie, no decyzja była jednogłośna, tak? No ale to co, no walka była wyrównana, no i tyle. No. Jest do pokonania, wygrałem z nim raz. Raz przegrałem przez decyzję, mogę wygrać po raz trzeci. Ludzie myślą, że będą chcieli tej walki, żeby jeszcze zobaczyć? Nie wiem, to nie dzisiaj to oceniać. Słuchaj, co dalej w tej chwili? Jak to będzie wyglądało w twoim... Nie poddaję się, leczę rany, wracam na matę i wrócę silniejszy, na pewno się nie poddam. Widziałeś, co Dubiel dzisiaj zrobił z paszą bicepsem? Widziałem, udało mu się wygrać, gratuluję. Ale to przypadek? Nie wiem, czy przypadek, nie widziałem do końca walki, no fajnie, że wygrał. Wyglądało na to, że od początku do końca wie, co ma robić. No tak, no wiesz, no szybko wygrał, no czasami tak walka się uda wygrać, ja też z Najmanem wygrałem szybko pierwszy raz, teraz przegrałem. Masz drugą porażkę teraz z rzędu i to jest, wkrada się jakieś zwątpienie w ogóle? Nie ma zwątpienia, wracam silniejszy. Dobra, uciekam, bo jestem zmęczony. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Jest zmęczony. Przepraszam tych, których zawiodłem, obiecuję, że wrócę silniejszy. Piona, hej. I dałeś Marcinowi na pełnym dystansie wygrać.